Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa w piątek, 9 sierpnia. Zapraszam na aktualności. Samorządowe pismo Wspólnota opublikowało ranking zamożności samorządów za rok 2023. Okazuje się, że jesteśmy bogaci, bo w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiat szczecinecki z kwotą prawie 1800 zł uplasował się na 7. miejscu w Polsce. Program samorządowy powiatu. Dziś gości nas pan starosta Krzysztof. Dzień dobry, panie starosto. Panie starosto, jesteśmy bogaci. To zostało oficjalnie potwierdzone przez Wspólnotę. To tak, taką informację przyjemnie słyszeć jest, tak? Wspólnota w swoich rankingach oto w ostatnim napisała, że powiat szczecinecki jest na 7. miejscu w Polsce pod względem zasobności w stawce per capita na jednego. Wytłumaczy na czym to polega. No więc właśnie, to jest taki ranking, który jakby umocowuje poszczególne samorządy i szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego w przeliczeniu w środkach finansowych, które są do dyspozycji na różnego rodzaju przedsięwzięcia, również inwestycyjne na jednego mieszkańca. I osobny ranking jest dla powiatów, osobny dla gmin, osobny dla miast. Rzeczywiście te różnice kwotowe są bardzo dużo, bo nie pamiętam, my mamy tam 1700 kilka złotych, a miasta mają tam 4000, 5000, 8, 15, jak gmina Kleszczewo chyba gdzieś tam koło Piotrkowa Trybunalskiego, tak. To on ma bardzo duże. Natomiast jeżeli chodzi o powiaty, to przypomnę, że jest 314 powiatów ziemskich i w tym rankingu patrzymy na powiaty ziemskie. Ja cieszę się ogromnie, że właśnie jesteśmy w tym rankingu tak wysoko. Z czego to się bierze? Bo również z tego, że nasze działania są związane również z pozyskaniem wielu środków finansowych na realizację różnych przedsięwzięć inwestycyjnych i to ze źródeł Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Infrastruktury, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, PFRON-u, Polskich Ładów i Funduszu Inwestycji Strategicznych. I to pozwala nam na to, że my jakby ten zasobność naszego powiatu się zwiększa poprzez prowadzone inwestycje, to wszystko, co jest związane z wykonywaniem zadań własnych. No, fajnie jest być na 314 powiatów na 7. miejscu w Polsce niż na 314. No tak. Teraz jeżeli patrzymy, do czego chcę nawiązać, jeżeli patrzymy, co u nas się dzieje, jakie są realizowane inwestycje, jakie drogi robimy, no i często od mieszkańców słyszymy, a bo za mało, nie zrobiona ta jeszcze droga, ta droga, no to sobie proszę wyobrazić, jak mogą reagować mieszkańcy z powiatu, który jest na 314 miejscu, no bo on ma o wiele mniej środków finansowych, więc wiele mniej spraw może zrealizować i wtedy ta opinia społeczności może być taka, w ogóle nic nie robią, nie? Więc jakby tutaj w ten sposób to daje nam taką całkiem inną możliwość, ale też powiem, żeby było jasne, im więcej robimy, im więcej wydajemy na inwestycje, nawet jeżeli pozyskamy środki zewnętrzne, to mamy większe problemy z przepływami, z płynnością, z tym wszystkim, bo nas cały czas gonią wydatki, a często dochody nie są w właściwy sposób realizowane albo nie ma takich przepływów finansowych. Gdybyśmy mniej robili, to mielibyśmy mniej problemów, ale nie o to chodzi, żeby mniej robić, chodzi o to, żeby wykorzystać szansę, jaka jest, jeżeli chodzi o różnego rodzaju fundusze zewnętrzne. W czwartek, 8 sierpnia, wicemarszałek województwa Jakub Kowalik w Urzędzie Gminy Szczecinek podpisał umowy przyznające finansowe wsparcie w ramach dwóch tegorocznych konkursów grantów sołeckich i grantów strażackich. Projekty będą realizowane na terenie powiatów szczecineckiego i białogardzkiego. Dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, że Państwo wójtowie i sołtysi, że przyjechaliście mimo tego okresu wakacyjnego, szczytu okresu wakacyjnego. Jak Państwo wiecie, to już jest 8. edycja grantów sołeckich w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przez te 8 lat przyznaliśmy 1100 grantów sołeckich na terenie całego województwa zachodniopomorskiego na łączną kwotę 13 milionów złotych. W tym roku już od dwóch edycji, jest to druga edycja, kiedy kwota dofinansowania to jest 15 tysięcy złotych. W tym roku nagrodziliśmy 200 wniosków z 343, które do nas wpłynęły, więc gratuluję Państwu dobrze napisanych wniosków. Mam nadzieję, że inwestycje, które będą realizowane w Państwa gminach, w Państwa sołectwach będą właśnie takie bliżej mieszkańców. Zresztą taką mam nadzieję, że te wnioski były oparte właśnie na rozmowie z mieszkańcami. Więc wszystkiego dobrego, gratuluję Państwu. Mam nadzieję, że inwestycje będą służyły mieszkańcom i możemy powoli przystępować do podpisania.
Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej trwają wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Walne zgromadzenie członków podzielono na 5 części. W każdej z 5 części uczestniczą spółdzielcy z poszczególnych osiedli. Zgromadzenia są bardzo burzliwe. Grupa mieszkańców niezadowolona z dotychczasowego funkcjonowania spółdzielni chce wprowadzić zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Druga grupa nie chce zmian. W zgromadzeniach uczestniczy wielu spółdzielców spośród kilku tysięcy członków. Swego rodzaju kuriozum jest fakt, że na 2 częściach wybierano 5 członków Rady Nadzorczej, na pozostałych tylko 3. Jaki będzie wynik tych zgromadzeń i czy nie zostaną oprotestowane w sądzie, dowiemy się wkrótce. Gmina Szczecinek zaprasza na wyjątkową imprezę folkową. 9. Szczecineckie spotkanie z folklorem, która odbędzie się w sobotę 10 sierpnia w Marcelinie. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie muzyki ludowej i poczuć magię tradycji. Zabawa rozpoczyna się o godzinie 14. W sobotę 10 sierpnia w Marcelinie zapraszamy na 9. Szczecineckie spotkanie z folklorem. Jak zwykle będzie barwnie, kolorowo, wesoło. Będzie występowało na scenie 10 zespołów, wszystkie oczywiście w klimacie ludowym i w strojach ludowych. Będzie mnóstwo stoisk związanych z tradycją ludową oczywiście. Będzie też można coś dobrego zjeść, coś dobrego wypić. Także zapraszamy wszystkich serdecznie w sobotę o godzinie 14 w Marcelinie. Czy zespoły będą tylko z naszych okolic, czy mamy jakichś gości? Mamy oczywiście gości, będą zespoły z regionu, ale też z całego Pomorza Środkowego. Tak już się trzymamy tej tradycji, że zapraszamy zespoły również właśnie z okolic i wszystko w tematyce ludowej. Będzie też oczywiście gość specjalny, kapela ludowa. Może o gościu specjalnym więcej nie powiem, niech to będzie niespodzianką, żeby Państwa tym bardziej zachęcić do odwiedzenia nas w Marcelinie już w tą sobotę. Od godziny 14 zaczynamy. Mieszkańcy Wierzchowa w gminie Szczecinek zapraszają na festyn, który zaplanowano na 15 sierpnia. Dochód z festynu przeznaczony będzie na remont zabytkowego kościoła. Początek zabawy na placu przy świetlicy o godzinie 13. W imieniu proboszcza parafii Wierzchowo, sołectwa Wierzchowa, wójta Ryszarda Sionasa i w swoim własnym jako mieszkańca Wierzchowa chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na festyn parafialny, który się odbędzie 15 sierpnia w Wierzchowie. Rozpoczynamy o godzinie 13:30 mszą świętą, później spotykamy się po mszy na placu przy świetlicy wiejskiej, gdzie będzie wiele atrakcji, będzie można zjeść, kupić ciasto, różne wyroby, tak zwane swojskie. Cel jest szczytny, zbieramy środki na w zasadzie remont, utrzymanie naszego kościółka. Wielim Szczecinek organizuje dzień otwarty, na który zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami, aby przedstawić swoją ofertę dotyczącą naboru do grup młodzieżowych, które niebawem zostaną na nowo uruchomione w tym najstarszym działającym klubie sportowym w naszym mieście. Już 17 sierpnia w sobotę na terenie Powiatowego Centrum Sportu na Świątkach na dzieci i młodzież będą oczekiwać trenerzy i działacze Wielimia. Więcej szczegółów niebawem na naszej antenie. Piątek, czyli weekendu początek, i mam dla Państwa zaproszenie na imprezy, które odbędą się w te właśnie wolne dni. Zacznijmy od soboty. W sobotę kibice siatkówki będą mogli wspierać polskich siatkarzy walczących o złoty medal na igrzyskach w Paryżu. Na Górce Rynkowej zorganizowano strefę kibica. Mecz będzie transmitowany na Telebimie. O godzinie 17 i 19 w tym samym miejscu będą wyświetlane filmy w ramach kina plenerowego. W niedzielę o godzinie 10 w Stadninie Koni przy ulicy Sosnowej rozpoczną się zawody w skokach przez przeszkody. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. W dalszej części programu po reklamach zobaczymy, co narysował Maciek, a potem jeszcze magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.